Dzień dobry kochani, zapraszam Was na kanale Gabriela Scorpio Tarot na tarota tygodniowego. Na czytanko tygodniowe dla pozostałej części znaków zodiaków, czyli zaczynamy od byczka, bliźnięta, raki, lwy, panny, wagi i skorpiony. I kończymy na skorpionach. Moi kochani, część pierwsza już jest na kanale, kiedy to nagrywam, więc wcześniejsze znaki już są. To jest czytanie na pełnię 27 listopada 2023 roku, na pełnię, która będzie miała miejsce w poniedziałek o godzinie 10:46 czasu polskiego. Moi drodzy, sprawdzamy co ukryte i zaczynamy od byczków. Pamiętajcie o zalogowaniu się do YouTube, o zasubskrybowaniu kanału, o włączeniu dzwonka. Wtedy po tych czynnościach będziecie, kochani, otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Tak więc nic nie umknie Waszej uwadze. Zaczynamy od byczków, byczulisiów. Byki, byczki, byczulinie. Okej. Byki. Osoby spod znaku byka. Mamy. 8 kielichów, 2 monet i rycerz mieczy. A w tle jest wieża. Jest wieża, jest paź kielichów i jest karta świata. Więc w tle jest całkowita demolka, być może całkowita zmiana, duża zmiana i fajnie. Znaczy fajnie, że przychodzi wieża, bo sami byście sobie nie pomogli, więc wieża Wam pomoże. Tak, wieża zrobi coś za Was, moje drogie robaczki. Przewartościowuje Wam troszeczkę schemat. Albo wartości, albo po prostu życia, albo czegokolwiek, co w waszym życiu wymaga zmiany, wymaga stałych, stabilnych fundamentów, a na chwilę obecną ich nie ma. I kochani, po tej wieży przychodzi paź kielichów, więc przychodzi albo zaproszenie na randkę, na spotkanie, albo przychodzi oświadczyny, przychodzą zaręczyny, przychodzą takie bardzo fajne, ciekawe, moi drodzy, sytuacje, bardzo wzruszające momenty. Tu się może ktoś oświadczyć, zaręczyć i spełnienie marzeń, pragnień. Najwyższe spełnienie w karcie świata, miłość przeznaczona, miłość na stałe. A co się wydarzy wcześniej? Odchodzenie. Odchodzenie od czegoś, co nie służy. Więc w dużej mierze tutaj w karcie 8 kielichów ktoś odchodzi od sytuacji, która mu nie jest dla niego. Ktoś tak długo szedł daną drogą, jak było to możliwe, ale no nie jest już to dłużej możliwe, tak więc ktoś tu odchodzi albo od tego, co nie służy, albo od nawyków, od uzależnień, od jakiejś sytuacji, albo po prostu odejście ze związku, odejście od osoby. Też może być odejście od kogoś. Odejście, odchodzenie takie emocjonalne i fizyczne, i emocjonalne. I dwójeczka monet mówi też o jeszcze wprawianiu w ruch 2 energii. Być może Wy od jednej odchodzicie, a z 2 osobami będziecie jeszcze mimo wszystko utrzymywać kontakt, utrzymywać spotkania, relacje, jakieś jeszcze wprawiać w ruch 2 energie. Tutaj może być oczywiście sytuacja dotycząca też pracy, nie tylko uczuć, ale i pracy, bo może być tak, że Wy odchodzicie z jednej pracy, bo to po prostu nie dla Was, bo stwierdzacie, że już nie chcecie dłużej się z kimś czy z czymś najwyraźniej męczyć. No i tu może być takie odchodzenie się, drogie byki, od tego, odejście z pracy, odejście z firmy, nie wiem, odejście od jakiegoś biznesu na przykład i zechcecie tutaj, powoli już będziecie odchodzić, ale będziecie jeszcze zajmować się jednym i drugim, czyli będziecie i tutaj jeszcze dzielić czas i energię i swoją uwagę. I moi drodzy, też ktoś zmierza w Waszym kierunku, zmierza osoba spod znaku bliźniąt najprawdopodobniej, albo spod jakiegoś znaku powietrznego, która no, będzie chciała pojawić się szybko, nie wiadomo skąd, zawrócić w głowie i zniknąć. I tak będzie chciała osoba zrobić. Będzie chciała zniknąć. Co my z tym zrobimy? No moi drodzy, to zależy od Was, co z tym zrobicie. Możecie oczywiście takiego rycerza mieczy zatrzymać, jeśli chcecie. No ale to by wymagało, kochani, powodu, dla którego trzeba by tę osobę zatrzymać, bo osoba jest tak szybka, że zrobi zamieszanie, właśnie może zrobić sprzeczkę, nieporozumienie, kłótnię. No więc nie wiem, czy chcecie mieć taką aż energię, ale jeżeli, kochani, jest to dla Was, jeżeli uznacie, że chcecie z tą osobą mieć cokolwiek do czynienia, oczywiście osoba inteligentna, rozważna, bystra, lotna, taki umysł, wiecie, szybki, taka osoba, wiecie, szybka, szybko myśli, szybko robi, osoba porywcza, no więc może taki ktoś się pojawić na horyzoncie, czy to do pracy, czy to do miłości, czy to do relacji i jak najbardziej tak. Dla części z Was Wy się pokłócicie, po prostu będzie kłótnia, będzie nieporozumienie, będą sprzeczki z jedną z tych osób i dlatego tutaj będzie ta wieża, bo po prostu no, chcecie tego końca tutaj i ta wieża pomoże w tym końcu, no ale w jaki sposób się to zacznie, być może jakimiś sprzeczkami, nieporozumieniami, kłótniami i tyle. Dziękuję byczkom i zapraszam bliźnięta. Zapraszam bliźnięta. Co dla bliźniąt, co dla osób spod znaku bliźniąt. Za dużo kart wypadło, nie dam Wam ich. Nie dam Wam tych kart. Moje drogie bliźnięta. Sprawdzamy, co dla Was, co dla osób spod znaku bliźniąt na nadchodzący tydzień. Bliźnięta. Bliźniaki. Bliźniaczki. Dobra, dobra, lecą karty. Biorę. Biorę. Co biorę? To jest dwójka mieczy. To jest dwójka mieczy. To jest rycerz monet i dwójka buław. Tak, i dwójka buław. No, bardzo dużo energii wyboru. Bardzo dużo energii wyboru. A w tle mamy kochanków. Mamy dziesiątkę buław. I sprawiedliwość w tle. Dobra, interesuje nas pierwsza karta Tuana, tarocika tygodniowego. No i lecimy. Moi kochani, no sytuacja taka, w której Wy wiecie, że musicie wybrać. Musicie dokonać wyboru, wiecie, jesteście tego świadomi. Wszystko super fajnie, no tylko, że nie wiecie jakiego, bo nie macie tak dowodów, faktów, argumentów. Nie macie po prostu wszystkich danych, wszystkich informacji, wszystkich pełnej wiedzy do tego, żeby podjąć decyzję jakąś, którą chcielibyście podjąć. Po prostu no, nie ma tych wszystkich danych, rozumiecie? Decyzja jest o tyle trudna, że no, ktoś chce ją podjąć. Może jest konieczność podjęcia tej decyzji i tutaj z pewnych względów ktoś już w zasadzie tak jakby podjął tę decyzję, tak jakby w głowie, o właśnie, w tych mieczach, czyli w tych myślokształtach, w tych myślach, tak jakby ta decyzja w tych myślach została już przez Was podjęta. Natomiast rycerz monet mówi o tym, że malutkimi kroczkami idziecie do przodu, ruszacie do przodu, idziecie naprzód i to jest taka energia powoli, od przyjaźni, od koleżeństwa, od znajomości. To oczywiście może dotyczyć też obszaru zawodowego, finansowego, tak, też może to dotyczyć, jak najbardziej. To może być osoba i też sytuacja takiej relacji osobistej, związku, a to może być sytuacja również biznesowa i zawodowa. Na dwóch płaszczyznach to się może odbywać lub na jednej z nich u niektórych z Was, tak? Tak więc rycerz monet, moi drodzy, jest taką powolną energią i albo Wy, albo ktoś robi to takie, wiecie, takie małe ruchy, taki krok po kroku. Taki krok po kroku, powoli, ale energia osoby solidnej, odpowiedzialnej, stałej. Tu można liczyć na stałość, na odpowiedzialność, na rzetelność, na systematyczność. To jest osoba, która będzie informowała o działaniach, o tym, co robi w relacji, w związku, w ogóle, co teraz robi, tak, czym się zajmuje. Czyli tutaj nie będzie miała osoba niczego do ukrycia po prostu. Nie będzie nic do ukrycia, będzie wszystko takie otwarte, jasne. Po prostu też dużo takich uczuć przyjacielskich, takich koleżeńskich, takiej prawdy, bo tu wszystko będzie polegało na prawdzie, na takiej prawości. I w dwójeczce buław, moi kochani, jest wybór, jest konieczność dokonania wyboru i tu się dokonuje wybór. Mamy tutaj w tle kartę kochanków. No mamy w tle kartę właśnie wyboru, bo kochankowie mówią o trudnym wyborze. Że wybór jest trudny, że jest więcej niż jedna osoba. Są być może dwie osoby. Trudny wybór. I moi kochani, no trzy karty wyboru tu są, bo są dwie dwójki, ale ten wybór w końcu będzie dokonany. On się w końcu dokonuje. Tutaj jest intymny związek, tu jest relacja, tu są dwie osoby, które się kochają, które no mają tą chemię między sobą przede wszystkim, tak? No i chcą ze sobą się złączyć, bo to są osoby, które podążają do współzłączenia się ze sobą, tak? Więc wybór będzie, są trzy osoby, no jedna z nich będzie wybrana, no chyba dobrze, to zależy kto wybiera, czy druga osoba. Ale moi drodzy, życzę właściwych wyborów, więc dziękuję bliźniętom. A jeszcze bliźniaki w tych kochankach to może być jeszcze oświadczyny, mogą być zaręczyny też. No jakbyście chcieli, to moglibyście się oświadczać i zaręczać. No to buziaczki do następnego razu, bliźniaczki. I zapraszam, kogo ja zapraszam? Raczki. Raczki zapraszam, raki, osoby spod znaku raka. Co dla raczków na nadchodzący tydzień od 27 listopada do 3 grudnia. Tygodnióweczka raczki. Co dla raczków? Karta śmierci. Karta 4 mieczy. I kochankowie. Dobrze. A w tle siła. Ok. Tak. Kończy się. Kończy się, moi drodzy, metamorfoza, totalna zmiana, totalna transformacja, totalna odmiana losu. To może być zakończenie związku, zakończenie relacji, zakończenie z jedną osobą czegoś, ponieważ mogła być dwójkowa sytuacja, mogły być trzy osoby, z jedną jest zakończenie, ale to jest zakończenie takiej relacji, takiego związku, który nie miał racji bytu, który nie mógł dłużej dalej trwać i tak dalej. To jest taka sytuacja. Jeżeli nie kończycie relacji związków, to całkowita transformacja, całkowita metamorfoza, zmiana, naprawianie, także zupełnie tutaj sytuacja się zmienia, odmienia, moje drogie raczki. No i następuje uleczenie. Albo uleczenie, leczymy się z jakiejś relacji, z jakiegoś związku, jest tu jakieś leczenie i jest tu pewien wybór. Albo jeżeli nie leczenie, to po prostu taki brak aktywności, brak działania. Tutaj ktoś koncentruje się na odpoczynku, na naładowaniu baterii, być może jakieś lekkie przeziębienie, jakiś tam, wiecie, wirusik albo, o nie, wirusików nie ma, więc, to znaczy są, ale może to niech będzie przeziębienie albo wirus, nieważne co to będzie, może być nawet grypa. Się śmieję, ale to jest śmieszne. To jest śmieszne. Jeszcze 3 lata temu byśmy z tego nie śmiali, a teraz się możemy tego z tego śmiać oczywiście. I tyle. Tak pozostaje to skomentować, nie trzeba tego komentować inaczej. To się samo broni. Zresztą jak wszystko w życiu prędzej czy później broni się samo. Wystarczy dać, czekać. Wystarczy pozwolić rzeczom milczeć. Milczeć. A wtedy wszystko jasne. A więc tak, leczenie, zdrowienie, odpoczynek. Tutaj jest pewna bierność, tu jest pewien brak działania. Karta kochanków, dokonanie wyboru. Dokonujecie wyboru, wybieracie dwie osoby z jedna na pewno będzie. Jak są dwie, to musi zostać jedna. Także tutaj ktoś dokonuje wyboru, dokonuje się trudny wybór. Ale jest namiętność, jest do tego siła, jest umiejętność i walka z przeciwnościami losu, z trudnościami losu. Tutaj jest walka, tu się walczy z tymi przeciwnościami, tu się udaje. Tu może być, mogą być też oświadczyny lub zaręczyny. Mogą być oświadczyny lub zaręczyny, moje drogie, drogie raczki. Intymna relacja, intymny związek, współpodążanie do osoby, z którą się kocha, z nią się chcemy złączyć, planować życie, wspólną przyszłość i tak dalej. No, to już wiecie. To dziękuję raczkom i zapraszam lwy. Lwy. Co dla lwów na nadchodzący tydzień? Co dla lwów na nadchodzący tydzień? Koło fortuny. Gwiazda. I 10 pentakli. Dobra. Koło fortuny, gwiazda, 10 pentakli, a w tle 5 pentakli, 4 buławy i 8 kielichów. Dobrze, w tle, słuchajcie, jest brak jakiegoś wsparcia emocjonalnego, materialnego, brak miłości, brak uczuć, brak może monet, właśnie może brak pieniędzy, też może tak być, ale przychodzi całkowita odmiana losu, całkowita metamorfoza, całkowita... przychodzi zmiana na korzyść, po prostu. Zmiana na korzyść i ta zmiana na korzyść, drogie lwy, no mówi, że od teraz to już będzie tylko lepiej w ogóle. No i co ciekawe, mamy tutaj też gwiazdę. Gwiazdę, która jest zakochaniem, jest zauroczeniem, więc jest tutaj jakieś zakochanie, jakieś zauroczenie. Jest tu, kochani, nadzieja, optymizm, wiara, spełnienie marzeń, spełnienie pragnień, jakieś nadzieja na jakieś spełnienie jakiegoś marzenia, jakiegoś pragnienia, ale też może być nadzieja na ciążę, bo dlatego jest nadzieja na ciążę, bo tutaj jest 10 pentakli. 10 pentakli może mówić o nadziei na wielopokoleniową rodzinę, na męża, żonę, na dzieci, na taką sianeczkę, na to, że będzie dobrobyt, że nikomu niczego nie będzie brakować. Tu jest właśnie taka nadzieja na to. Tu jest taka nadzieja na to i to się raczej materializuje, raczej się da to zrobić, bo jest, moi drodzy, koło fortuny, a w kole fortuny się uda, z gwiazdą tym bardziej się uda, więc tutaj osiągacie, jest do osiągnięcia w tym tygodniu jakaś pełnia szczęścia materialnego, osobistego, emocjonalnego, taki dobrobyt, wygoda, luksus nawet, luksus jest do osiągnięcia. Dziękuję lwom i zapraszam panny, osoby spod znaku panny. Osoby spod znaku panny. Osoby spod znaku panny. Panienki, wow. Gdzie lecicie, panny? Dobrze, mam. Cesarz. To jest cesarz. Paźń pentakli. I mag. Grubo. Może będzie jakiś gruby człowiek, a może nie. 2 pentakli w tle, rycerz monet i... rycerz mieczy i as monet. Dobra, będzie nowy początek. Obecna sytuacja, w której jest jakieś takie są dwie osoby, dwa związki, dwie relacje, dwie prace, dwie współprace. Jest taka dwójkowa sytuacja, jest manipulacja, jest żonglowanie między jedną a drugą sytuacją lub osobą. Może tak być, że możecie mieć do czynienia z osobą, która jest w jakimś stałym związku, w jakiejś stałej relacji. Trzeba sprawdzić, czy osoba nie ma męża, żony, partnera, partnerki w krzaczkach albo w innym miejscu. Czy, moi drodzy, nie ma... no właśnie, czy nie szuka takiej osoby do towarzystwa, do drugiego życia, do podwójnego życia, do tego, nie wiem, jeszcze do zwiększenia wygody, którą ma, bo mamy tutaj paźnia pentakli, mamy uwiedzenie, więc albo Was uwiedzie taka osoba, albo Wy uwiedziecie taką osobę, która nie będzie wolna. I będzie mag, czyli będzie kreowanie rzeczywistości, wiecie, tak jak chcecie. Tak samo może być na płaszczyźnie zawodowej, że też może być taka nowa praca, nowy biznes, nowa oferta, z którą no, ktoś będzie urzeczony, uwiedziony i ktoś wchodzi, kreuje, robi po swojemu, tak? W magu możecie wszystko, łączycie talenty, wysiłki, doświadczenie, wiedzę, umiejętności, predyspozycje, kompetencje, po prostu wszystko, co macie, żeby osiągnąć korzyść. Żeby wyczarować, żeby kreować swoje życie, żeby urzeczywistniać, żeby manifestować to, co właśnie chcecie. No i to się może zdarzyć. Możecie mieć romans z osobą, która nie jest wolna, albo poznać taką starszą osobę, takiego cesarza, który ma za to wszystko, niczego mu nie brakuje. Może być sprzeczka, nieporozumienie, konflikt, bo tutaj mamy tą dwójkową energię, więc któraś tutaj się chyba sytuacja rozjedzie, jakaś relacja tu się po prostu z tego powodu będzie, wiecie, tu jest już podzielenie na dwie jakby energii, na dwie osoby, na dwie sytuacje, na dwie oferty, dwie prace i rycerz buław, i rycerz mieczy, czyli podążanie z szybkością, do zrobienia rzeczy, zrobienia zamieszania konfliktu, zamieszania, pojawienie się szybko i znika osoba, tak? Ale nowy początek. To as monet to jest nowy ważny interes, nowy ważny biznes, nowe ważne uczucie, nowy ważny związek. Tu może być nowy ważny związek z tego wszystkiego, czyli z tej dwójkowej sytuacji będzie szansa, w asie monet jest szansa, więc trzeba szansę w porę zauważyć. Jeżeli zauważycie, skorzystacie, no to szansa wykorzystana, a jeśli szansa przeminie, no to utracona jakby okazja, tak, na coś, co miałoby dla Was być. Także dziękuję osobom z podznaku Panny i zapraszam wagi. Zapraszam wagi. Wagusie, wagunie, wagi. Co dla wagi na nadchodzący tydzień? Karta świata, paść kielichów i 9 buław. W tle 8 kielichów, 10 buław i rycerz monet. Dobra. Moi drodzy, tutaj ktoś odchodzi. Ktoś, kto nie ma spełnienia emocjonalnego, ktoś, kto tak długo był z kimś lub szedł tak długo wspólną drogą, jedną drogą, ile mogła osoba, ale decyduje się na odejście, na pozostawienie tego, co komuś nie służy. No właśnie, na pozostawienie sytuacji, osób, rzeczy, no takich, które komuś po prostu nie służyły. Pozostawienie jakichś przyzwyczajeń, nawyków, tutaj po prostu coś się kończy i no coś tu się kończy i, znaczy w sensie kończy, to jest odejście po prostu. To może być odejście, zakończenie relacji, zakończenie związku, zakończenie bycia razem, 10 buław, ciężka, trudna energia, przeciążenie obowiązkami, przeciążenie z obowiązaniami, przeciążenie wszystkim po prostu, pracą, zmęczenie i powolne takie, rycerz monet, powolne szukanie jakiejś takiej albo spokojniejszej pracy, gdzieś, gdzie będzie więcej systematyczności, gdzieś, gdzie to będzie takie wolne, będzie można sobie taki kroczek po kroczku robić, a nie wszystko naraz, nie wyścig szczurów. Tak samo w relacjach i w związkach osobistych też coś, co będzie początkowo takim uczuciem, wiecie, przyjaźń, jakieś tam pojedyncze kroczki, powoli, nie szybko, nie ogniście, tylko takie budowanie trwałych, solidnych podstaw, albo własnych, albo fundamentów jakiejś relacji. I zakończenie tutaj cyklu z sukcesem, bo karta świata mówi o zakończeniu jakiegoś cyklu z sukcesem, więc to się zakończa z sukcesem. Paść kielichów może mówić o zaproszeniu na randkę, o zaproszeniu kogoś, albo Wy możecie kogoś zaprosić, albo ktoś może Was zaprosić na randkę, na spotkanie, na takie różne wzruszające sytuacje, wydarzenia. I moi drodzy, 9 buław, no to jest też energia osoby, która energia ciężkości, że jest no ciężko, że jeszcze kurczę, no już jestem tak przygnieciony, przytłoczony, że jest trudno, ciężko, a trzeba jeszcze chwilę wytrzymać. No tak, trzeba jeszcze chwilę wytrzymać, bo to już jest końcówka cyklu, tak? Dziesiątka już przed Wami, więc być może no jest to przeciążenie wszystkim, ale to przeciążenie dobiega końca. W związku z jakąś ciężkością, trudnością, czy to w pracy, czy to w biznesie, czy to w życiu osobistym, tu się ktoś decyduje po prostu na odejście, na zakończenie tego trudnego, ciężkiego etapu, czy życia z kimś lub w jakimś miejscu też. Dziękuję wagom, waguniom i zapraszam skorpiony. Co dla skorpionów na nadchodzący tydzień? Co dla skorpionów na nadchodzący tydzień? Dobrze, karty lecą. Paść kielichów, 8 mieczy i siła. Dobra, i w tle 9 buław, 7 buław, sąd ostateczny. 9 buław, 7 buław, sąd ostateczny. No, to mamy tak. Mamy sytuację, w której jest już tak ciężko, że ktoś, no komuś trudno znieść, ciężka, trudna sytuacja, trudna energia, wtrącanie się, nie wiem czy w swoje sprawy, czy w nie swoje sprawy. 7 buław mówi o energii zawiści, zazdrości, czyjegoś wtrącenia się w nie swoje sprawy, w relacje, w związki, w, nie wiem, czy w obszar zawodowy, czy w obszar uczuciowy. Tu jest taka energia zawiści, zazdrości, jakiegoś... Wiecie, niby ktoś pod pozorem, płaszczykiem, nie wiem, pomocy, przyjaźni, doradcy po prostu próbuje się cały czas wtrącać, cały czas mieć wiedzę, mieć informacje, żeby móc po prostu wykorzystywać ją do niszczenia jakby tej sytuacji czyjejś, tak? Do tego, że no ktoś podburza, ktoś się tutaj podburza cały czas, kogoś przeciwko komuś i tak dalej. No taka sytuacja niefajna. Energia zazdrości, zawiści. I sąd ostateczny mówi o powrocie. Sąd ostateczny mówi o pogodzeniu się, o zgodzie, o powrocie do partnera, do partnerki. Więc ktoś tutaj albo do Was partner, partnerka wraca, albo Wy wracacie do partnera, do partnerki. Moje drogie skorpionki i po prostu wracacie, żeby się ustabilizować, ustatkować z tą osobą, do której wracacie, czy z tą osobą, która do Was wraca. To taka informacja, że tu jest powrót po to, żeby złączyć się, być razem, planować dzieci, planować wspólne zamieszkanie, nie wiem, tam kupno domu, mieszkania i tak dalej. Po prostu być ze sobą na stałe, w takiej stałej relacji, planowanie małżeństwa, paść kielichów właśnie, 8 mieczy i siła mówią o wzięciu sprawy, zaproszeniu na spotkanie, na randkę, oświadczynach, zaręczynach. Tutaj już mogą być oświadczyny, zaręczyna. Tu jest przekształcenie romansu w związek. Tutaj jakaś niestabilna relacja albo taka nienazwana, może ukrywana relacja była, albo taka relacja luźna, no to jeżeli to był romans, luźna relacja, tu jest przekształcenie się tej relacji w związek. Tutaj już powstaje taki związek sformalizowany, być może oświadczyny, zaręczyny w kierunku małżeństwa, planowania, blokada emocjonalna, zahamowanie wewnętrzne na kogoś, czyli pewnie na tą jedną osobę zahamowanie, a na drugą otwieranie się ponowne na powrót partnera. Tu mogą być ewentualnie wystąpić jakieś blokady, nie sądzę, żeby to były blokady wewnętrzne w kimś, tylko blokady bardziej na jakąś sytuację. Tu ktoś może blokować, hamować jakąś sytuację, czyli na przykład skorpion chciałby szybko jakąś sprawę zrealizować, popchnąć do przodu, a tu ktoś będzie hamulcowym, ktoś będzie hamował Was. No może ta osoba, która też tą ciężkość właśnie sprowadza, tą trudność, albo czyli ta sama osoba, która w tej 7 była jest zazdrosna, jest zawisna, robi, wiecie, kłody pod nogi, dołki, kopie pod osobą i dlatego to 8 mieczy. Ale tu jest siła na końcu. Wy walczycie z przeciwnościami losu, walczycie z trudnościami, pokonujecie w sile te trudności, bo karta siły mówi o pokonaniu tych trudności z sukcesem. Jest zwycięstwo, jest sukces, jest dobrze. Także bardzo ładna energia sukcesu, takiego też powrotu namiętności, bo siła mówi o namiętności. A więc tutaj może być bardzo dużo podczas może godzenia się i powrotu partnera, partnerki, dużo namiętności, dużo miłości, dużo buziaczki. Do następnego razu. Pa, pa.